Kawa rozpuszczalna w zielonym kubku przyda się na pewno. No i dobra. Od czego by tutaj zacząć po kolei? Jest dziura, uwaga. Dziesiątka wchodzi, ok. No i co dalej? No magii większej nie ma. Teraz szukamy znaczka RT. Ubawmy się składem mieszanki. No i mówiłem, że będę szczepił. Takiego koloru są świece. Dobra, nie będę opowiadał bajek, bo każdy zna, każdy wie, o co chodzi. Czyli mamy znak w stylu FT. Już rozszyfrowałem, co to jest FT. Zgodnie z instrukcją, tyczy się przedniego, czyli pierwszy cylinder, górne położenie. I jeżeli chcemy sprawdzić, czy to jest SUV pracy, to obracamy. No teraz czuję, bo poprzedni obrót to był SUV napełniania. Czułem, jak zawory dolotowe po prostu się otwierają. Teraz jest SUV pracy, bo jest wyczuwalny, delikatny luz na zaworze dolotowym i zaworze wydechowym. Czyli w tym momencie będę sprawdzał luzy i ustawiał, bo wszystkie zawory są zamknięte. Sprawdzę to, wyreguluję, obrócę jeszcze 2-3 razy. Posprawdzam i zamykam pierwszy i przychodzę do drugiego. Wróciłem drugi raz, wał, i sprawdzam drugi raz i tak. Dziesiątka wchodzi, ok. Dziesiątka wchodzi, ok. Piętnastka wchodzi dość ciasno, szczególnie w tym zaworze. Ale wchodzi. Wchodzi z oporem. W tym tak samo. Chodzi z oporem, piętnastka, czyli jest mniej więcej, no jest 15. Nie będę tutaj już w tym dolocie zupełnie dotykał. W wydechu sprawdzę jeszcze raz, bo 20 wchodziła na siłę, 25 zupełnie, 15 wchodziła luźno, więc wygląda na to, że Honda z tym przebiegiem odkupienia nic nie grzebałem, to na filmie można zobaczyć, na filmie rok użytkowania Hondy Transalp, jaki był przebieg przy zakupie. To tak to wygląda, że chyba te zawory nie trzeba nic robić. Tutaj tak, 15 wchodzi luźno, gdzie jest moja 20? 02. Wchodzi z wyczuwalnym oporem, tak trochę, o, wchodzi z oporem, więc też po prostu czyszczę i składam przedni cylinder, bo to już drugi obrót wykonałem i drugi raz sprawdzam, więc uznaję, że tutaj jest ok i otwieram tylny. W sumie to całkiem niezła informacja, że te zawory się trzymają, bo te uszczelki czekają już 2 lata na regulacje zaworów i na wymianę. Nowe o-ringi. A dobrze jest sprawdzić, mieć spokojną głową, że jest wszystko w porządku. I teraz która jest która? Ta jest ta. No. Będzie tu, nie, ta jest większa. Będzie tu. I zamykamy przedni cylinder. Dokręcamy z momentem 10 Nm. Wiecie co? Jeżeli ktoś mówi, że Honda Transalp, to co to jest, ustawianie zaworów jest proste i łatwe i przyjemne, to ma rację. Ale wiecie co? Powiedzcie mu też, że kupicie kratę browaru i przyjdziecie do niego, niech on wam pomoże to ustawić, nie? Bo jak widzicie, samo sprawdzanie czy regulacja to jest banalnie prosta, ale przygotowanie się na to, żeby cyk, jest teraz tu, ale żeby się przygotować tak, żeby był fajny dostęp, no to trzeba spędzić jeden cały wieczór bodajże, chyba że ktoś ma dużą wprawę i zrobi to hop siup. Dobra, tutaj dam radę ustawić to na cyk, 10 Nm, a tam niestety na pseudo 10 Nm.
kluczykiem płaskim. Tak. A jak tu wygląda sytuacja? To były 2 lata temu nowe uszczelki, o-ringi. Jak widać, zwulkanizowały się, ale nadadzą się jeszcze raz, no muszą. Dobra, teraz drugie okienko, tutaj. Też klucz płaski idzie w grę. No i co dalej? No magii większej nie ma. Teraz szukamy znaczka RT. Obracamy, patrzymy, który jest SUV pracy. I sprawdzamy jeszcze raz. O, teraz widać, że zawory idą do góry. Czuję. Są luźne. F. Teraz idą zawory w dół, czyli jest ssanie i po ssaniu będzie teraz tryb pracy R. Gdzie jest mój znaczek? RT F R RT. Dobra. Mam wyczuwalny, delikatny luz. Mi to powinien być tryb pracy, bo oba zawory są zamknięte. Więc zmierzę jeszcze raz, jak to wygląda. Obrócę jeszcze raz pełny obrót, pełny cykl pracy i zmierzę jeszcze raz. Dobra, tylny cylinder na pewno jest do poprawy, dlatego że tutaj w dolotowym jednym wchodzi 0,10 ciasno, tutaj wchodzi 0,5 ciasno, więc stosunkowo za małe są te luzy, a w wydechowym 0,2 bardzo, bardzo ciasno wchodzi. Więc jeszcze raz posprawdzam, bo 0,15 wchodzi lekko ciasno, więc tu są za małe te luzy i tu muszę pokręcić, poregulować. A przedni cylinder był w porządku, a tutaj no trzeba coś zrobić. No dobra, jak ja to robię? No robię tak, jak opisuje to instrukcja. Nie mam specjalnego klucza. Tu z przeciwkontra to jest po prostu kluczyk 10. Tutaj już ustawiłem. Łapię płaskimi i z czuciem to kontruję. Mocno było zakontrowane. O! Mocno było zakontrowane. Miałem problem z odkręceniem. No i sprawdzam. 15 wchodzi z fajnym, wyczuwalnym wciskiem. 20 nie wchodzi wcale. Nie mam pomiędzy nic. 20 nie wchodzi wcale. Nawet nie chcę. Nie, 20 nie wchodzi wcale. Teraz tego podreguluję. Wstępnie sobie. On był za ciasny. Luzowuję kontrę. Tak wstępnie. Nie dociskam listków. Naprawdę ćwierć obrotu to jest. Wchodzi z fajnym oporem. I teraz, o ile uda mi się to zrobić tak, jak to robię, nic mi się nie przesunie, bo kontrując też się dociska. Przytrzymam tak, a mi się ruszyło trochę. Zakontrowałem, no i sprawdźmy. Jeżeli mi się przesunęło, no to trzeba jeszcze raz. Z fajnym luzem wchodzi, znaczy z luzem, z takim oporem, z poślizgiem. Sprawdźmy, czy 20 na hama nie wejdzie przypadkiem.
No i trzeba podregulować, bo teraz jest za dużo, bo 20 też wchodzi. Czyli trzeba odkontrować delikatnie. Tak. Niciutko tutaj skorygujemy. Tak naprawdę to nie jest apteka. To ma być w przedziałach. To nie są blasz, znaczy to nie są płytki jak w innych motocyklach, gdzie możesz sobie mikrometrem to idealnie sprawdzić. Tu możesz to sprawdzić jedynie blaszkami i wystarczy się mieścić w przedziale. Jeszcze bym troszeczkę zmniejszył, bo troszeczkę za luźno 15 wchodzi, 20 nie wchodzi. Więc to jest ten etap takiej zabawy spokojnej. Nie wiem, czy nie przesadziłem 15. O, 15 wchodzi fajnie. Tak jak obok praktycznie. 20. 20 nie wchodzi. No dobra. Tu mam ustawione. Zrobię oczywiście później jeszcze obrót i pomierzę drugi raz. A teraz pora poluzować troszeczkę, żeby ta 20 wchodziła w wydechowy tak z poślizgiem, aniżeli tak mocno na hama. Gdzie jest ta moja 20? Tutaj jest ta moja 20. Więc sama regulacja jest bajecznie prosta, ale tak jak mówię, postawcie komuś piwo, kto wam powie, że to łatwo zrobić i można sobie na parkingu to zrobić. No, ja musiałem czekać 2 lata, żeby po prostu w ogródku móc to zrobić. Trochę za luźno, dociągniemy. Jeżeli wam ktoś to ze zgrzewki piwa zrobi, no to gratuluję. Naprawdę, sam się zgłoszę. Ajajaj, jest trochę tej zabawy. O, to jest troszeczkę za ciasno. Dobra, próbuję to już kontrować. Mi się oczywiście to przesunie. Już mi się to przesuwało. A, tu jest trochę kłopot z ojściem, nawet kluczem, żeby to skontrolować. No zobaczcie, jak ja mam teraz dojść z tym kluczem. Zabawne, bo nie pomyślałem o tym wcześniej, jak ja mam teraz ten klucz. No. Może użyć tą 10. Ajajaj. Widzicie? Nie pomyślałem, jak to teraz będę kontrował. Kontrować jakoś. Użyłem ten dysk, kontrowałem. Ustawiłem tak, że 20 tutaj fajnie, ciasno wchodzi, ale nie za ciasno. No i tu. I teraz zrobię pełen obrót wałem, pełen cykl i sprawdzę, czy te wszystkie ustawienia trzymają. Jeżeli tak, zamykam dekielki i zamykam sprawy ustawiania
regulacji zaworów. Pora na kawę. Jeszcze raz, drugi raz poprawiłem tylny zawór wdechowy. Jest ok. Zamykam to wszystko. Piję kawę, bo jestem już padnięty. Jest po południu. Drugi dzień grzebaniu. Serwis miał być w sobotę zrobiony, jest już niedziela po południu. I wracam do tematu gaźników. Po tym wszystkim. Jeszcze moment. Po zakończeniu stawianiu zaworów, żeby wymienić świece zapłonowe, szczególnie tą tylną i tą przednią. One są trudno dostępne i tak jak powtarzam wielokrotnie, bo miałem z tym problem. Klucz hondowski musi być do tego. Dobra, te wymieniamy, bo te świece są łatwo wymienialne, bo są na zewnątrz, z prawej i z lewej strony. Ale te siedzą głęboko i na spokojnie od razu wymieniam wszystkie świece, sprawdzając też odstęp elektrod pomiędzy 0,8 a 0,9. Czy wszystko będzie grało. No umówmy się, że ten dostęp z tym nawet fabrycznym kluczem to nie jest taki kolorowy, bo klucz siedzi tam głęboko już. Teraz trzeba klucz 12 nałożyć tutaj, żeby poruszyć tym kluczem. Mój klucz do świec jest troszeczkę objechany, no już taki kupiłem, dlatego muszę dociskać mocno z góry, odkręcając. Taka kawa z mlekiem, jak piję, akurat tylna świeca wygląda dużo ładniej niż ta przednia świeca. No i ten oryginalny klucz ma gumkę, która trzyma świecę i łatwiej nam jest to po prostu tam z powrotem trafić do dziury. Tak. I po prostu zacząć to ponownie składać. To jest przednia świeca tuż przy chłodnicy. Ją da się ogólnie zmienić, mając chyba nawet plastiki założone. Ale tylko z tym kluczem. Ciężko tu w ogóle jest włożyć sam klucz. No, chodź na świecę. Gdzie ty jesteś? Gdzieś tam krąży wokół świecy. O. Jest na świecy. I wystaje go tylko tyle, żeby tym moim magicznym kluczem 12 tutaj to wykręcić. Więc tak wygląda wymiana świec. Udało się, chociaż muszę klucz ten wymienić w najbliższym czasie, bo on jest trochę objechany. I w tej konfiguracji bardzo mi utrudnia życie w tym momencie, bo nie mogę go tak docisnąć. Świeca już chce wyjść. To jest skomplikowane. A tu ona wygląda tak. Bawię się w sprawdzanie mniej więcej, czy nie jest większa przerwa jak 0,9, ale praktycznie nie muszę tego korygować i ruszać zupełnie. Tak jak z pudełka wychodzi, jest przeważnie dobrze. Więc to jest na plus. To jest łatwo dostępna świeca, więc idzie na przedostatnią i z drugiej strony też będzie jako ostatnia. Ta-dam. Fajeczka założona jest. Takiego koloru są świece. Po ostatniej wymianie też gdzieś był film, jak wymieniałem świece. Nie pamiętam ile kilometrów, ale myślę, że parę tysięcy przejechałem na tych świecach. Więc po kolorze jest w normie. Dobra, jeżeli wszystko już poskładałem tutaj, pospinałem chłodnicę, to wlewam świeży płyn chłodniczy, około 2 litrów ma tu wejść. Mam nadzieję, że mi wystarczy, bo mam 2 litry w kolorze żółtym. Mam nadzieję, że nic nie będzie ciekło, jak tam odpinałem chłodnicę. O, litr na dzień dobry wleciał. Pościskajmy przewody. Trochę odpowietrzy. Thank you.
tu jest, czyli reszta pójdzie do wyrównawczego. Teraz zobaczę, co tu się dzieje. Wyściskamy na przewody. Już więcej nic nie mogę zrobić. Mogę dolać, sprawdzić tylko w wyrównawczym, czy jest, no bo póki układ jest teraz zapowietrzony tak naprawdę. Pompa nie ruszyła. No i właśnie uwaga, czy wszystkie paski zostały dobrze założone na swoje miejsca. Szkoda, że trochę pociekło obok, bo teraz nie będę widział, czy gdzieś ma zamiar wyciekać. Dobra, sprawdzam poziom wyrównawczym.